Przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. List do Efezjan, 2 rozdział, 17-19. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. 1 list Jana, 4-16. Joanna była dzieckiem z rozbitego małżeństwa. Po tym, jak jej rodzice się rozwiedli, nie troszczyli się o swoją córkę. Dlatego wzrastała w rodzinach zastępczych i domach dziecka bez rodzicielskiej miłości i troski. Jako nastolatka Joanna po raz kolejny trafiła do nowej rodziny. Na początku robiła w niej same problemy. Później tak o tym opowiadała. Byłam bardzo niesforna i nie znosiłam, gdy ktoś dawał mi polecenia. Chciałam o wszystkim decydować sama. Starałam się zawsze przeforsować swoją wolę. A kiedy ktoś mi się sprzeciwiał, niszczyłam wszystko, co wpadło mi w ręce. Kilka miesięcy później Joanna była jakby odmieniona. Jej agresja niemal całkowicie zanikła. Chętnie się uczyła i stała się gotowa do pomocy innym. Opowiadała, w tej rodzinie wszystko przebiegało inaczej niż w pozostałych miejscach, gdzie wcześniej przebywałam. Tutaj panowała uprzejmość. Nikt nigdy nie robił mi wymówek ani wyrzutów. Dostałam nawet swój własny pokój. A przede wszystkim zauważyłam, że moi nowi rodzice mnie kochają. Po raz pierwszy w życiu dostałam się do ustrukturowanego życia rodzinnego. Uprzejmość i dobroć, jakiej doznała Joanna w tej rodzinie, odzwierciedla poniekąd Bożą miłość do ludzi. On miłuje nas niezależnie od tego, jak wyglądało nasze życie w przeszłości. A największym dowodem tej miłości jest dar Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który poszedł na śmierć, aby przyprowadzić nas do Boga. Boża miłość sprawia, że nie trudno jest nam zawrócić do Niego, niezależnie od tego, jak bardzo się od Niego oddaliliśmy. Przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. List do Efezjan 2:17-19. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. 1 list Jana 4:16.